Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Barykada, studio w Polsce.pl. Przypominam, że można nas oglądać na antenie cyfrowego Polsatu na kanale 196. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Rafał Dudkiewicz, dziennikarz śledczy Polskie Radio 24, Telewizja Polska. No sporo tego, Rafale. Ale trzeba przyznać, że jesteś dziennikarzem aktywnym i to właśnie Twoja aktywność skłoniła mnie do ponownego zaproszenia Ciebie do naszego programu, bo ostatnio mieliśmy pewne problemy techniczne, a że jesteśmy ludźmi słownymi, postanowiliśmy dokończyć wątek, a tym, że wątkiem było właśnie Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Cóż to za struktura, na czym polega jej działanie, o tym właśnie opowiemy sobie dzisiaj, ale może zanim przejdziemy do głównego tematu, przypomnijmy mały materiał filmowy z poprzedniego odcinka. Z czego wynika taka, a nie inna kondycja biura? Trudno powiedzieć, czy to jest wyraz tylko i wyłącznie niekompetencji niektórych policjantów zarządzających tym biurem, czy jest to taka konstrukcja, która ma służyć raczej do, brzydko mówiąc, kolokwialnie, hakowania niektórych policjantów, łamania im karier, no i wynoszenia do góry tych, którzy będą użyteczni, którzy będą potulni, którzy no nie będą przeszkadzali w ściganiu na przykład groźnych przestępstw. Przypominam, że tutaj taką kluczową sprawą jest, moim zdaniem, która ciągle nie doczekała się swojego końca, swojego finału, sprawa inwigilacji dziennikarzy. Pamiętamy audyt pana ministra Kamińskiego w Sejmie, gdzie no, pokazywał fakt inwigilowania dziennikarzy, szczególnie przy aferze taśmowej. Niestety do dzisiaj nikomu włos z głowy nie spadł, a wiem to nieoficjalnie, że była specjalna komórka w BSW, która się tym zajmowała. Warto byłoby poznać, kto całą akcją, dlaczego tych dziennikarzy podsłuchiwano, no i co stało się z tymi, którzy podjęli taką decyzję. No Rafale, trzeba przyznać, że powiało dużym pesymizmem. Skąd taka konkluzja, skąd taka opinia o Biurze Spraw Wewnętrznych? Jako dziennikarz z pewnością poznałeś różne fakty i czy ten obraz rzeczywiście jest tak przerażający? Czy trudno powiedzieć, czy przerażający, ale rzeczywiście jest jakiś kłopot z tą strukturą, ponieważ ta struktura nie wiadomo tak naprawdę czemu służy, bo służyć powinna zupełnie innym sprawom niż to ma miejsce. Przede wszystkim biuro powinno zajmować się takim audytem wewnętrznym tego wszystkiego, co dzieje się złego w policji, ścigania różnego rodzaju patologii, nadużyć, korupcji, a także pewnego rodzaju, no, taką ochroną kontrwywiadowczą policjantów. Tego biuro nie robi? Nie, tego biuro nie robi. Właśnie to jest taki paradoks, że biuro takimi sprawami, znaczy nie chcę uogólniać, na pewno jest tam wielu policjantów bardzo uczciwych, którzy chcą tam pracować, którzy tam pracują, którzy wykonują swoje obowiązki, być może ich przełożeni nie do końca chcą, żeby te obowiązki były wykonywane w tym kierunku, w którym należy. I rzeczywiście jest jakiś kłopot z Biurem Spraw Wewnętrznych. To znaczy, ten kłopot się pojawia wtedy, kiedy się pojawia, powiedzmy, sprawa jakiegoś policjanta, który otrzymuje zarzuty na przykład od gangstera, i zamiast biuro udowodnić na podstawie chociażby właśnie tej ochrony kontrwywiadowczej, że ten policjant jest człowiekiem uczciwym, rzetelnym, że ścigał bandziorów, otrzymuje zarzuty i jest często po cichu usuwany ze służby. Nie zawsze uda się to zrobić po cichu, jak w przypadku na przykład Piotra Wróbla czy Marcina Mikszy, policjanta z olsztyńskiego CBŚP, który z całą bezwzględnością ścigał no przede wszystkim handlarza narkotyków w Olsztynie. I ci ludzie nagle się znajdują na aucie. Nie wiadomo dlaczego, albo po latach sąd opieszale, ale przywraca tą sprawiedliwość i dowiadujemy się, że rzeczywiście te wszystkie zarzuty były chybione, wyssane z palca. Taki jest przykład chociażby, to jest przykład Piotra Wróbla, którego sprawa zakończyła się w grudniu 2017 roku. Przypomnijmy, Piotr Wróbel, człowiek, który zwerbował masę. Jarosława S. pseudonim Masa. A jak to się skończyło? Kilkanaście lat walki sądowej, dopiero po kilkunastu latach zdołał się oczyścić z wszystkich zarzutów. Mimo że dwie osoby go przynajmniej broniły z wierchuszki ówczesnej policji, czy też także polityk, który zarządzał wówczas MSW, mam tu na myśli pana ówczesnego ministra Marka Biernackiego, i pan generał Orapacki też stanął w obronie Piotra Wróbla. Reszta kolegów odwróciła głowę, a BSW raczej te zarzuty
starało się potwierdzać niż im zaprzeczać. I to jest jakiś ogromny kłopot. Mówi się o Biurze Spraw Wewnętrznych zakon, ze względu na pewne takie ścisłe reguły pewnej lojalności, trzymania się razem. No i przede wszystkim to, co wielu policjantów, z których spotkałem, podkreśla, to jest przede wszystkim grupa ludzi, która organizuje haki na tych policjantów, którzy mogą być wyniesieni do góry i w odpowiednim momencie te haki są używane przeciwko nim. Mówimy o zakonie, mówimy o jakiejś tajnej strukturze, ale jednak udało ci się uchylić nieco rąbka tajemnicy, chociażby w programie Warto Rozmawiać. Jako reporter rozmawiałeś z tymi ludźmi. Powiedz proszę, czy to jest jakiś żywioł, nad którym nie da się zapanować, bo chociażby w sprawie Piotra Wróbla mówimy o poparciu ze strony Marka Biernackiego, mówimy o poparciu ze strony generała Adama Rapackiego i co, i tak wielkie postacie, jeśli chodzi o resort spraw wewnętrznych, nie są w stanie uchronić policjanta przed różnymi negatywnymi echami jego działalności w pracy operacyjnej. Panie redaktorze, drodzy państwo, no była taka próba, była próba reformy, przynajmniej takie propozycje reformy, to jeszcze ówczesny minister, pan Mariusz Błaszczak, próbował zreformować to biuro, przede wszystkim rozszczelnić jego strukturę, żeby to nie było tak, że ta struktura jest tylko strukturą policjantów, którzy w wyniku różnych okoliczności byli dokoptowani do BSW, nie zawsze w sposób taki, jak to powinno się stać. Tutaj mam przede wszystkim, znowu bym chciał wrócić do przykładu Marcina Mikrzy, ponieważ tak jest podejrzenie, tak możemy zakładać, że te osoby, które go najbardziej obciążyły, czy przeciwko niemu sprawę zrobiły, to było dwóch policjantów, których on usunął, których uważał za nieskutecznych z wydziału, którym kierował w Olsztynie, i te dwie osoby nagle znalazły się w BSW. Jak sam podkreślił, nie potrafiły zabezpieczyć nawet małej ilości narkotyków, po czym same osądzały, czy sam nie przekraczał określonych granic w swojej pracy operacyjnej często zakończonej wielkimi sukcesami, dodajmy. Tak się stało. Jest też przykład, teraz toczy się sprawa w Płocku, prokuratura w Płocku tą sprawę prowadzi, sprawa dotycząca zawieszenia, bo ciągle jest zawieszony, były komendant stołeczny policji, pan komendant Krajewski. I co się okazało, że jedna z policjantek, która zresztą w tym biurze pracowała, została wezwana do komendy z pytaniem, czy potwierdza w zasadzie donos, który napisała, czy meldunek, czy pewien protokół. I nagle się okazało, że ona tego nigdy, mało że nie napisała, to jest też nieprawdziwy podpis. I że była to policjantka, która była związana z BSW, tylko z tej struktury się, delikatnie mówiąc, chciała wycofać. Więc tak dziwnymi rzeczami, znaczy nie wiemy, no śledztwo trwa, jakie będą ustalenia prokuratury, nie wiemy jeszcze w tej chwili, no ale nagle pojawiają się na przykład tego rodzaju kwity, w bardzo dziwny sposób, na konkretnych policjantów. No i często to jest tak, że taki policjant, jeżeli padną oskarżenia ze strony BSW, on jest całkowicie już spalony w policji. No właśnie, mówimy, że często zdarzają się takie przypadki, przywołujemy kolejne przykłady i okazuje się, że te sytuacje są często bardzo podobne do siebie, można powiedzieć, że wręcz bliźniaczo podobne. Czy to jest jakiś modus operandi, schemat działania, według którego działa Biuro Spraw Wewnętrznych? No to właśnie trudno powiedzieć, ale przypomina mi się jeszcze taka pewna historia, której też usłyszałem od jednego z policjantów. Historia, która nie ma swojego happy endu. Historia dotyczy sprzedaży pewnej puli mieszkań operacyjnych, kontaktowych w Warszawie, które zostały sprzedane, jak gdyby się nic nie stało. Pieniądze zostały podzielone, sprawy nie ma. Mówię, chodzi tutaj o bardzo ważne mieszkania kontaktowe i mieszkania operacyjne. Jak to może nie być sprawy w tak ważnej kwestii? To jest właśnie dobre pytanie. Czy za sobie państwo? Na to wygląda, że jest pewna struktura w policji, która jest całkowicie ponad prawem. Jeszcze jest jedna bardzo ciekawa historia, którą też usłyszałem od jednego ze swoich informatorów, to znaczy historia na przykład wykorzystywania sprzętu operacyjnego przez jednego z naczelników, czy raczej członka jego rodziny, na przykład do filmowania komunii i wesel.
sprzęt, który powinien być używany tylko do pracy operacyjnej. Jak w starej piosence, Stefan zarabia, bo ma kamerę. No, dokładnie się, że można to wykorzystać. Znaczy, tylko to pytanie, na ile są to wiarygodne świadectwa, bo tutaj muszę wcielić się w rolę adwokata diabła. No, dlaczego mamy wierzyć takim relacjom? No przecież są na Boga jakieś mechanizmy kontrolne w takiej służbie. No, ale no, musi to być jednak ta służba, która powinna kontrolować innych, nie bardzo kontroluje się sama. I nie bardzo ten dobór policjantów jest taki, że rzeczywiście tam pracuje elita elit. Rzeczywiście ludzie, którzy są nieskazitelni, którzy kochają tą robotę, którzy mieli na przykład ogromne dokonania na polu pracy operacyjnej, świetne wyniki, i oni lądują w tym biurze. To byłoby ok. Niestety większość policjantów podkreśla, że głównym kryterium przez wiele lat to była na przykład kryterium znajomości pewnego układu czy pewnych związków z panem generałem Markiem Działoszyńskim. Obecnie jest chyba dyrektorem jednego ze szpitali gdzieś w Lubuskiem. I to w zasadzie ten układ, czy jak właśnie potem mówiono, zakon, wynosił pewnych ludzi do kariery, innych z tej kariery wypychano. I niestety biuro bardzo często w obrębie policji służyło do wewnętrznych rozgrywek, a nie rozwiązywało tych spraw, które rzeczywiście miały miejsce, czy które mają miejsce, niestety, które mają kontynuację. To jest struktura dosyć, policja jest pewną strukturą zamkniętą, hierarchiczną. Wielu policjantów w ogóle boi się wymawiać nawet nazwę BSW. Znam też takich policjantów, którzy świetnie służyli, którzy byli doskonałymi policjantami, nie mieli na szczęście styczności z BSW, ale mogli paść ofiarą tego biura i do dzisiaj no, cieszą się, że tak się nie stało. To jest przedziwne. To jest rzeczywiście przedziwne, ale jeżeli mówimy o BSW, no to jednak warto zwrócić też na te pozytywne aspekty. No jednak są sytuacje, kiedy ten mechanizm kontrolny zadziałał. Wystarczy wspomnieć sprawę Masy, gdzie jednak te mechanizmy zadziałały. Być może za późno, tutaj możemy dywagować, ale w momencie, kiedy tak, pojawiły się nieprawidłowości, się też tacy, którzy twierdzą, że to jest też pewien rodzaj, mówiąc kolokwialnie, w takim językiem kolokwialnym, szycia spraw na innych policjantów. Znaczy, to, że przy okazji udało się wreszcie po tylu latach zadrzeć tą maskę skruszonego gangstera z Jarosława, jest to bardzo dobrze. To jest taka sytuacja, która jest bardzo oczyszczająca dla nas dziennikarzy, też dla opinii publicznej, że wreszcie nie tworzy się z człowieka, który nie ma żadnych, tutaj nie ma żadnych powodów, żeby robić z niego bohatera, który do tego w sposób no, bezczelny zarabiał pieniądze, śmiejąc się w twarz ludziom, z którymi współpracował, i teraz udaje, że on ich nigdy nie znał, że nigdy nie funkcjonował, opowiada jakieś przedziwne historie, które często nie mają nic wspólnego z tym, co jest w aktach spraw. Także wiele osób pomówił, nie ukrywajmy tego, jest bardzo wiele osób, które zostały przez Jarosława S. pomówione, z przyczyn takich, że on miał przez wiele lat pewnego rodzaju przysłonę, także natury politycznej, był osobą nienaruszalną. Tutaj faktycznie podczas jego zatrzymania czy rozpracowywania także brał udział łódzki oddział Wydział Biura Spraw Wewnętrznych, to jest prawda. On w tej chwili, Jarosław S., znajduje się w zakładzie karnym w Opolu Lubelskim. Podobno jest bardzo skrupulatnie pilnowany. Jest osobą, która słynie z tego także w świecie przestępczym, która nie umie i nie lubi siedzieć. Więc co tym razem dowiemy się od Jarosława S.? Czas pokaże. Wspomniałeś o szyciu spraw. Czy to oznacza, że Masa znowu stanie się narzędziem w rękach określonych osób do załatwiania tych swoich interesów, a my tak naprawdę cieszymy się jakimś medialnym ochławem, z którego nic nie wynika? No mam nadzieję, że wreszcie ktoś zerwie tą zasłonę z tym ładnym logo, z tą ładną nazwą BSW, i wreszcie odsłoni kulisy tego, co dzieje się z tyłu. Ponieważ ta grupa no, policjantów, mówię przede wszystkim o tej grupie, która nie do końca jest uczciwa, nazwijmy to delikatnie, nie do końca rzetelnie wykonuje swoją pracę, no, że interesy tej grupy zostaną naruszone. To znaczy, że już nie będzie tak, że jeżeli jakiś policjant dobrze działa, no, trafia na coraz ciekawsze sprawy, dotyka coraz przeróżnych mroków rzeczywistości, że on nie będzie za to karany. No i mam nadzieję, że wreszcie dowiemy się, chociażby też, dlaczego inwigilowano dziennikarzy, co się stało z tymi, którzy to robili, w jaki sposób ten zespół działał, bo pamiętajmy, BSW ma bardzo duże środki techniczne do podsłuchiwania każdego z nas.
i dobrze jest, żebyśmy wiedzieli. Ale... Dobrze, że zwróciłeś uwagę właśnie na ten aspekt działalności biura, jeśli chodzi o ostatnie lata, bo często słyszymy obecnie, że demokracja jest zagrożona, nie mamy wolności, etc., etc. No, tymczasem okazuje się, że różne podejrzane działania były prowadzone wcześniej. Wystarczy wspomnieć działania policji, wystarczy wspomnieć te działania podejmowane niejako na zlecenie, z inspiracji, trudno powiedzieć, byłego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Wystarczy wspomnieć podpalenie budki przy rosyjskiej ambasadzie. Tak, słynna budka, o której zresztą w rozmowie z Pawłem Wojtunikiem, byłem szefem CBA, rozmawiała była minister Elżbieta Bieńkowska. Tego też się nie dowiedzieliśmy. W ogóle nie dowiedzieliśmy się tego ciągle. Nie wiem dlaczego. Chciałbym się tego dowiedzieć. Dlaczego na przykład do rozpędzania demonstrantów na Marszach Niepodległości przez kilka lat, do 2013 roku włącznie, używano na przykład policjantów. To, że używano jeszcze oddziałów prewencji, ja to rozumiem, ale dlaczego używano na przykład policjantów z CBŚ, których dekonspiracja w takiej sytuacji, no czasami to była sprawa życia i śmierci. Oni często stawali jako świadkowie potem na sprawach, no, z tak zwanych paragrafów o wybrykach chuligańskich, gdzie no, strony poznawały z imienia nazwiska, kim ci ludzie są. No, to była jakaś straszna niefrasobliwość. Znaczy, nie rozumiem tego, można się nie zgadzać, bądź zgadzać, nie wiem, z działalnością pewnych organów państwa, no, ale jeżeli sprawa dotyczy policjantów, a szczególnie policjantów, którzy pracują z narażeniem życia, no to to są rzeczy, które przyprawiają ogrozę. A tak było w sprawie policjantów z CBŚ, którzy byli używani jako prowokatorzy czy pałkarze, po prostu zwyczajnie mówiąc, na Marszach Niepodległości. W epoce telefonów komórkowych, gdzie każdy każdego może nagrywać, no to no wiadomo, co to znaczy. Oczywiście część z nich była w kamieniarkach, no ale różne sytuacje się zdarzały. Nie? Realizowali polityczne zamówienie, czy można tak powiedzieć wprost? Znaczy, na pewno wykonywali rozkaz swojego dowódcy. No, niewiele pewnie mając do gadania i pewnie czasami chcąc lub nie chcąc, no ale o pewnych incydentach wiemy, że się stały, wiemy, że miały miejsce, ale ciągle nie ma winnych. Kto za tym stał, kto taką decyzję podjął, kto tych ludzi wysłał w takie miejsce. No, dla mnie to jest ciągle sprawa skandaliczna i skandalem jest to, że po prostu nie wiemy. Kto podjął tą decyzję i dlaczego taką decyzję podjęto? Jest jeszcze jedna sprawa, która ma pewien wymiar takiej uporczywości społecznej, pewnego takiego no, psucia pejzażu naszych miast, nazwijmy to tak, bo to dotyczy tak samo Warszawy, jak Krakowa, jak Gdańska, jak Poznania, Wrocławia, największych ośrodków miejskich, czyli pewnych klubów, które istnieją w centrach miast czy przy starówkach, gdzie wychodzą różne nagabujące panie, czasami o dosyć wczesnych porach, zapraszając właśnie do tych przybytków, oferując tam przeróżnego rodzaju usługi. I ciągle zadaję sobie pytanie, gdzie jest policja? Dlaczego policja tych przybytków nie jest w stanie zamknąć? Dlaczego nie jest w stanie ograniczyć działalności tych pań? Co w tym przeszkadza? Takie sytuacje też przerabiały inne kraje, policje w innych krajach i te sprawy jakoś tam załatwiono, że ten pejzaż troszeczkę miejski uporządkowano. U nas to jest niemożliwe. Ale tu znowu przypomina mi się pewna historia od policjanta, którego usłyszałem, byłego policjanta pracującego na Mokotowie w Wydziale do Spraw Narkotyków, który powiedział mi: słuchaj, niejednokrotnie mieliśmy taką sytuację, że wiedzieliśmy o tym, że nasz figurant jest w jakimś klubie konkretnym w Warszawie, że jest teraz dobry moment od naszych ludzi wewnątrz, żeby go zdjąć, bo ma przy sobie wszystko, towar i tak dalej, że go przyszpili. Ale niestety jechaliśmy na miejsce, okazało się, że tego człowieka już nie ma w środku, a co się okazywało, że nasi koledzy dorabiają na bramkach. Wraca stary problem z lat 90. dobrze znany, bo okazuje się, że co drugi funkcjonariusz, no może nie co drugi, nie chciałbym przesadzać, ale bardzo wielu funkcjonariuszy, z którymi również ja miałem do czynienia, z którymi rozmawiałem, no przyznawało po latach, że rzeczywiście było takie zjawisko, że dorabiało się na bramkach, to były konkretne pieniądze, bo wiadomo jak jest, jak było z zarobkami w policji. Czy ten problem cały czas istnieje, bo różne słuchy krążą na mieście na ten temat? No na pewno jest to praca ciężka, praca policjanta i rzeczywiście pokusy, w jakiej w tej pracy się spotyka, są dosyć pewnie duże. No i właśnie, i tutaj się pojawia znowu nasz bohater dzisiaj zbiorowy w postaci Biura Spraw Wewnętrznych, które właśnie powinno doprowadzać do takich sytuacji, neutralizować tego typu zagrożenia,
które mogą dotykać policjantów, które się mogą wiązać z ich pracą, czasami ciężko, operacyjną, długofalowym rozpracowywaniem pewnych ludzi, środowisk, i w takim momencie właśnie powinno być biuro spraw wewnętrznych, które powinno być wsparciem dla tych policjantów, a nie grupą, która zbiera na tych policjantów haki, tudzież urabia zatrzymanych ludzi przez nich po to, żeby zeznawali na tych policjantów, że jednak coś tam wzięli, że jednak na coś przymknęli oko, no bo to potem bardzo trudno. Problem być może jest jednak głębszy, bo cały czas mówimy o kontroli, no ale ci ludzie przecież też muszą jakoś żyć, a w momencie, kiedy jesteś na froncie, cały czas walczysz z przestępczością, a nie możesz liczyć na odpowiednie wynagrodzenie, no tutaj pojawia się pewien problem i rzeczywiście ta pokusa korupcji czy pokusa dorabiania w klubach nocnych się pojawia. Może powinniśmy zaczynać każdą rozmowę właśnie od tego, że polski policjant wreszcie powinien zacząć zarabiać godnie. Zgadzam się z tym. Też odpowiada mi to, no, policjant, który już jest poza służbą, pracował w komisariacie, przyszedł w pewnym momencie do pracy w komisariacie na Żoliborzu, rozpracowywał wszystkie największe grupy żoliborskie. Policjant o ogromnych dokonaniach, który powiedział mi taką rzecz, że jak przed tam pracować, to człowiekiem, ponieważ wszyscy uciekali na te szybkie emerytury w pewnym momencie, które przysługiwały po 15 latach pracy, że jak przed pracować do tej komendy, to człowiekiem, który miał najdłuższy staż, był policjant z 8-letnim stażem. Znaczy, to jest też pewien duży problem w polskich, nie tylko policji, ale i służbach, że czasami młodszych funkcjonariuszy czy oficerów nie ma kto szkolić, ponieważ wszyscy, zabezpieczając swoją przyszłość, uciekają chociażby na wcześniejsze emerytury, i ludzie, którzy mają ogromną wiedzę, doświadczenie, nagle znikają z tej służby i pojawiają się policjanci, pojawia się nisza, nie? Co dalej robić, jak tu działać, bo to nie są proste rzeczy, to jest praca, która polega przede wszystkim na doświadczeniu, na podejmowaniu metodą prób i błędów różnego rodzaju działań, operacji, zadań. Tego się nie może nauczyć z podręcznika czy na kursie w Szczytnie. Czyli brakuje tej sztafety pokoleń, prawda? Tym bardziej za biurkiem. Brakuje sztafety pokoleń, brakuje płynności, brakuje przekazywania doświadczenia. Każda służba, każda policja też na świecie, no, jest dumna ze swojej tradycji, z tego, co robi. Wokół tego logotypu, no, gromadzi się całe środowisko, wymiana doświadczeń. U nas często policjanci odchodzą z policji i mówią: niestety, zmarnowałem kawał życia, nie? Gdybym wiedział, to bym tego błędu więcej nie popełnił. Smutna puenta. To jest smutne. Smutna puenta, ale mam nadzieję, że takie programy jak chociażby ten przyczynią się do tego, że warto jednak inaczej spojrzeć na pewne sprawy, że warto jednak zwrócić uwagę zawsze na dobrą stronę. Dziękuję ci serdecznie, Rafale. Moim i państwa gościem był Rafał Dutkiewicz, dziennikarz Polskiego Radia 24 i programu Warto Rozmawiać. A my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień. Pamiętajcie, barykada czuwa. Do zobaczenia.